Tortury kojarzą nam się ze średniowieczem albo z więzieniami stalinowskimi. Wiemy też, że były stosowane w amerykańskiej bazie Guantanamo. Ale czy są stosowane we współczesnej Polsce? Kto może stać się ich ofiarą? Tortury dotykają nie tylko samej bezpośredniej ofiary, ale w przypadku, gdy nie jest jej udzielona pomoc rehabilitacyjna, terapia medyczna, prawna, krzywda może zostać przekazana społeczności tej ofiary, a w szczególności jej rodzinie. Dlatego tak ważna jest pomoc ofiarom tortur. Panie prezydencie, kiedy pan się dowiedział o tym, że torturowano więźniów w Kikutach? Wydaje mi się, że rola mediów jest tu nie do przecenienia, bo gdybyśmy my, dziennikarze, nie informowali o tym, co dzieje się na komisariatach i jak funkcjonariusze publiczni nadużywają swojej władzy, do takich przypadków dochodziłoby o wiele częściej. Jeszcze raz przyjmę zaproszenie do polecenia, będzie zaprzeczka do wyjścia. Słyszycie? Torturować to oznacza zadawać ból i cierpienie w określonym celu, ale tylko wtedy, kiedy działamy w interesie bądź na rzecz państwa. Ja twierdzę, że funkcjonariusze publiczni torturują nie dlatego, że są źli, ale dlatego, że to jest tolerowane, a czasem nawet oczekiwane. Sąd skazał byłych policjantów z Lublina za torturowanie zatrzymanych. Używali paralizatora wobec skutych kajdankami mężczyzn dla okrutnej zabawy. Polska ma bezwzględny obowiązek zajęcia się ofiarami tortur. Nie tylko dlatego, że tak stanowi konstytucja, nie tylko dlatego, że wymagają także tego od nas umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Polskę, ale także dlatego, że walka z torturami oraz wsparcie dla ofiar tortur to jest część naszej historii. Tak długo, jak w Polsce będą zdarzały się przypadki stosowania tortur, tak długo, jak Polska będzie się na to godziła i tak długo, jak będzie na to społeczne przyzwolenie, będziemy pozostawać w niechlubnej i ciemnej grupie państw, w której upokarza się i torturuje obywateli.